Witamy Państwa serdecznie na konferencji po meczu Karpaty Krosno Spartakus w Dałeszyce. Naszym gościem jest Pan Arkadiusz Bielski dzisiaj. Witam. Witamy Panie trenerze. Pana zdaniem, jak to wyglądało? No cóż, przyjeżdżając tutaj do Krosna, wiedzieliśmy, że będziemy się potykać z mocnym przeciwnikiem, że przeciwnik dobrze operuje piłką i że bardzo często zmienia ciężar gry. Byliśmy na to przygotowani, uczuleni i myślę, że te boki do pewnego momentu byliśmy w stanie zablokować. Strzeliliśmy bramkę, prowadziliśmy w tym spotkaniu. Myślę, że za mało utrzymywaliśmy się przy piłce, za mało staraliśmy się rozrzucać przeciwnika po boisku. To boisko jest dosyć albo bardzo szerokie i ten plac do grania jest duży, więc no, po prostu tego nie wykorzystaliśmy. Myślę, że przeciwnik był bardzo mocny, jeśli chodzi o rywalizację dzisiaj z nami i ten remis bierzemy jako zdobycz, która jest na plus dla nas, ale na pewno przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zainkasować 3 punkty. Staraliśmy się to realizować. Mieliśmy na ten mecz swój plan. Do pewnego momentu się sprawdzał, później czerwona kartka, już musieliśmy się bronić praktycznie całym zespołem, żeby nie przegrać tego spotkania. A mimo to jeszcze próbowaliśmy konstruować akcję do przodu. Dziękuję swoim zawodnikom za zaangażowanie, za walkę do ostatniej minuty i za ten punkt, który być może będzie dla nas bardzo ważny. Dziękuję. Trener Karpat Krosno, pan Adam Fedoruk. No my oczywiście do tego meczu podchodziliśmy bardzo poważnie, ponieważ no mamy pewne swoje problemy, które gdzieś tam wpływają, mam tu na myśli problemy klubowe, wpływają też na drużynę, ale myślę, że o tym to może później powiem. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, to w pierwszej połowie zagraliśmy w bardzo nietypowym ustawieniu. Wiedzieliśmy, że nie będzie grał Cempa. Przed meczem no niestety na drobnego urazu nabawił się kołodziej, więc musieliśmy zrezygnować z podstawowego stopera, więc musieliśmy troszeczkę przenumerować skład. No i też próbowaliśmy ustawienia, gdzie w środkowej strefie na pozycji numer 10 będzie grał Jarek Skiwa. No i muszę powiedzieć, że ta pierwsza połowa nie wyglądała najlepiej. Tutaj przeciwnik naprawdę grał wysoki presji, nie utrudniał nam rozegranie piłki i dlatego musieliśmy w przerwie sobie to jeszcze raz wszystko omówić. Jeszcze raz przygotować całą grę i w drugiej połowie doszło do zmiany, gdzie Mateusz Kantor grał już na prawie obronie, gdzie Jarek Skiwa grał już w środkowej strefie z Morcem i Paszka przerzuciłem do ataku. I myślę, że wtedy dopiero zaczęła się ta nasza prawdziwa gra, czyli no tak by ten powiedział z tego, co już Karpaty może nie słyną, ale naprawdę wyrobiły sobie pewną markę, że gramy szybko, gramy dynamicznie, potrafimy zmieniać stronę, mamy bardzo mocne skrzydła, więc tutaj te wszystkie elementy zaczęły w drugiej połowie funkcjonować. Natomiast w końcówce mi się wydaje, że też byłem trochę zdziwiony, ponieważ naprawdę przeciwnik zagrał w otwarte karty, nawet w sytuacji, kiedy jeden z zawodników musiał opuścić boisko, a więc mecz był bardzo, bardzo otwarty w końcówce, ponieważ i Spartakus, i my chcieliśmy ten mecz wygrać. My, tak jak mówię, jeszcze myślimy o tym, żeby zdobywać punkty, pomimo tego, że jesteśmy utrzymani, pomimo tego, że swój cel osiągnęliśmy, tak chcemy pokazać jeszcze większy charakter i chcemy jeszcze takie mecze właśnie wygrywać. Szkoda, że nam to się udało, ale też również dziękuję zawodnikom za to, że strzeli tą pierwszą bramkę wyrównującą i potem szkoda, bo zabrakło naprawdę może dokładności, skuteczności w decydującym momencie, tam mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, także cieszę się z tego punktu, aczkolwiek no, też trochę smutny jestem, bo zakładałem 3 punkty. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Panie trenerze, ten punkt dzisiejszy jest rzeczywiście ważny dla Was, bo on praktycznie daje utrzymanie. Oczywiście przystępując do rozgrywek o tym, że nie utrzymają się, jednak niedosyt trochę pozostał, może mu zrobić więcej w tym sezonie. Znaczy myślę, że ten zespół przede wszystkim stać na utrzymanie, ale jeśli chodzi o siłę tej trzeciej ligi, to na pewno jest wiele zespołów, które są przynajmniej na odrobinę lepszym poziomie niż my i my musimy się w każdym spotkaniu ustawiać praktycznie pod przeciwnika. W ostatnim meczu graliśmy w sumie z pretendentem do niedawna do awansu do drugiej ligi. Zagraliśmy bardzo otwarte spotkanie, zaatakowaliśmy przeciwnika. No niewiele nam brakowało w tym meczu, żeby to spotkanie wygrać. Wychodzimy na każde spotkanie po to, żeby zainkasować 3 punkty. Na pewno założeniem przed
sezonem było utrzymanie się w tej trzeciej lidze i myślę, że krok po kroku do tego zmierzamy. Jeszcze zostały trzy kolejki, które zdecydują o tym, na którym miejscu będziemy w tabeli. Jeśli na to utrzymanie zasłużymy swoją grą, przede wszystkim w tych dwóch ostatnich kolejkach, bo tyle nam zostało z pauzą, to będziemy się z tego cieszyć. Myślę, że ten zespół stać na to, żeby się utrzymał i bardzo bym chciał, żeby tak się stało, ale będzie to pewnie walka do ostatniej kolejki, bo i Kosmos za plecami też będzie rozgrywał swoje spotkanie, będzie chciał te mecze rozstrzygać na swoją korzyść. Panie trenerze, Stepan sprawdził się na tej pozycji napastnika dzisiaj? To można powiedzieć, że sprawdził, ponieważ zszedł bramkę, natomiast troszkę więcej wyobrażałem sobie, że będzie to zawodnik kluczowy, który będzie się przede wszystkim czuł przy piłce. Trzeba przyznać, że był aktywny, oddał dwa, trzy takie strzały, które mogły zagrozić bramce. No, w pierwszej części, to na początku samego meczu, to naprawdę oddał piękny strzał, potem jeszcze miał takie powiedzmy zawahania tej formy, ale myślę, że to jest zawodnik, który potrzebował tej bramki, strzelił ją z karnego. Widziałem, że bardzo chciał tego karnego wykonać i strzelił to pewnie, dlatego myślę, że w kolejnych spotkaniach będzie zawodnikiem skutecznym, także myślę, że też, że stać go trochę na więcej, ponieważ na treningu naprawdę ciężko pracuje i widać, że ma tą umiejętność dużo wyższa, natomiast jeszcze w meczach tego nie potwierdza. Tutaj na jakim przykładzie też trzeba powiedzieć też, że to jest zawodnik, który do nas przyszedł, to jest zawodnik, który miał bardzo mało czasu, żeby się wkomponować, ale jestem zadowolony z jego gry, bo może bramek dużo nie strzela, ale jest bardzo pracowitym zawodnikiem, jeżeli chodzi o odbiór piłki, jeżeli chodzi o grę w ustawieniu defensywie. Jeśli chodzi o te problemy w klubie, tak. Nas, opóźnienia na Was to wpływa? Jak? To znaczy, jak wiemy, trwają rozmowy na linii Urząd Miasta, klub czy główny nasz sponsor i myślę, że te takie trudne chwile wpływają też na zawodników, ponieważ zawodnicy jednak się obawiają, co będzie dalej, czy będzie to porozumienie, czy Urząd Miasta będzie nas wspierał. No i tutaj właśnie też chciałbym przekazać to, że my takimi meczami właśnie potwierdzamy, że budujemy coś nowego, budujemy taką pewną jakby markę Karpat Cross, nową markę, którą tutaj już na wielu konferencjach trenerzy podkreślali, że jesteśmy dobrym, mocnym, silnym przeciwnikiem, potrafiącym grać w piłkę. No i teraz oczekujemy właśnie tutaj też od Urzędu Miasta i od naszego głównego sponsora, że zrobimy krok do przodu. I dlatego dzisiaj takie miało miejsce, że poczekaliśmy 10 minut, chcieliśmy, żeby spokojnie speaker przeczytał nasz apel do Urzędu Miasta, do władz naszego klubu, że zaczęło się coś naprawdę fajnego dziać i teraz jesteśmy tak u progu właśnie jakby zrobienia tego kroku jakościowego w grze. Potrzebujemy wsparcia miasta, potrzebujemy wsparcia też nowych zawodników, a więc myślimy o przyszłości, dlatego taki ruch się został wykonany. Jeśli to wszystko, to dziękujemy za konferencję. Zapraszam oczywiście na kolejne mecze Karpat. Dziękujemy.